A za mi, drodzy Państwo, już jest nasz kolejny gość, pan Sebastian Mikosz, były prezes LOT. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Zmieniamy tematykę, ale będzie radykalnie. Ale będzie gorąco, będzie gorąco. Koniec kwietnia, huczne otwarcie lotniska w Radomiu. Działo się, tym bardziej huczne, bo już już drugie z rzędu otwarcie. Nie wiem, ile ich jeszcze będzie i nie wiem, ile razy jeszcze, no nie chcę tutaj złorzeczyć, czy to lotnisko znowu padnie, czy nie. Proszę nam to wszystko wytłumaczyć, ale może do Moskwy w inne miejsce ten stamtąd się nie doleci. Natomiast proszę powiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi? Poukładajmy tę sprawę. No i jak ja słucham polityków, którzy komentowali, nie wiem, czy oni się znają na tym, czy nie, stawiam, że nie, ale no to ja słyszę, że to jest naprawdę ogromny sukces. Lotnisko w Radomiu, strategiczny projekt, odciążający lotnisko w Warszawie. Aha. No tylko te dane, o których pewnie zaraz powiemy z początku, już nie są jakieś takie chyba super optymistyczne, więc proszę powiedzieć, o co chodzi z tym całym widowiskiem, który się dzieje przy okazji tego wspaniałego lotniska w Radomiu. No więc właśnie bardzo dziękuję za to pytanie, bo mam dzięki niemu możliwość oddzielenia dwóch warstw, bo jest warstwa polityczna i jest warstwa merytoryczna. I niestety w przekazie o lotniskach, podobnie jak w przekazie o innych wielkich naszych sukcesach infrastrukturalnych, dominuje dzisiaj warstwa polityczna. I mnie jest strasznie ciężko i powiedziałbym niezręcznie i głupio, bo jest taki efekt, w którym dobre wypowiedzenie się o jakiejś inwestycji powoduje, że jest jakieś domniemanie, że ja bym, nie wiem, sprzyjał, czy jakoś usiłował się tutaj wkupiać łaski, ale realia są takie, że rzeczywiście po pierwsze zrobiono spektakl z tego i ta warstwa polityczna dominuje w przekazie to o czym pan no, powiedział. No bo tam pojawili się ważni politycy, no, premier, no tak, i no, wydaje się, że to w kampanii wyborczej jest wykorzystywane. No dokładnie tak. I to jest właśnie ten element. To znaczy warstwa polityczna, w której premier mówi, że pojechał ściągnąć jakąś klątwę, no to powoduje, że to jest memiczne, że o tym się mówi na zasadzie śmiechu. Natomiast z punktu widzenia merytorycznego i lotniczego to nie jest zły pomysł, dlatego że lotnisko Okęcie Chopin, czyli Warszawa Chopin nazwijmy to, jest lotniskiem, które w moim mniemaniu, ale myślę, że wielu ludzi, którzy się trochę na tej branży znają, które jest lotniskiem naprawdę już przy maksymalnej swojej przepustowości, bo proszę pamiętać, że to się nie liczy wtedy, kiedy nie ma rejsów, tylko w pikach tak zwanych, czyli w momentach, kiedy musi pan najwięcej pasażerów przesiadać. Mhm. Jeśli weźmie pan Modlin, to ja abstrahuję od konfliktu pomiędzy akcjonariuszami, który trwa od wielu lat. To drugie lotnisko. Tak, dla tych, którzy nie mieszkają na północ od Warszawy, mniej więcej 48 kilometrów. To jest lotnisko, które jest lotniskiem, którego przepustowość też już dociera do maksimum. Niestety jest to lotnisko, które ma tylko jednego przewoźnika i tego można żałować, bo lata tam tylko Ryanair, a wolelibyśmy, żeby latało więcej przewoźników. I teraz otwarto lotnisko w Radomiu. Pan tu powiedział, czy padnie, czy nie. Znaczy, lotniska w Polsce nie padają. Lotniska działają i rozwijają się, szczególnie te regionalne. I to bym chciał bardzo wyraźnie podkreślić, bo jest takie przekonanie, że lotniska regionalne mają jakieś kłopoty. Nie mają. Ale to czemu to lotnisko w Radomiu zbankrutowało poprzednio? Ale nie. Ono nie. Znaczy, ja nic nie wiem o bankructwie poprzedniego lotniska. Wiem na pewno, że ono finansowo tonęło z bardzo prostego powodu. Tam nie było infrastruktury, żeby lądować, więc zbudowano terminal. Wie pan, ten przysłowiowa złośliwość, którą, że zbudowano dworze, zapomniano o torach. I to jest mniej więcej, to był ten fenomen, gdzie przyjeżdżał pan do fajnego terminala. No ja pamiętam te anegdotyczne schody do Dreamlinera, które kupili, tylko tam Dreamliner nie mógł ani lądować, ani startować. Więc mieliśmy sytuację, w której to lotnisko wymagało po pierwsze poukładania relacji z wojskiem, co uczyniono, i po drugie doinwestowania. Teraz jak się jedzie na to lotnisko, to jest małe, fajne lotnisko regionalne. Proszę też pamiętać, że okej, trąbiono ten wielki sukces gospodarczy, o którym pan mówi, ale to jest lotnisko na milion pasażerów. Mhm. Więc to jest naprawdę na skalę tego, co mamy dzisiaj w Polsce i innych lotnisk regionalnych, malutkie lotnisko. No i tak jak pan podkreśla, tutaj trzeba powiedzieć to wprost i szczerze, jest zrobione jak to powiedzieć, ładnie, tak? To jest lotnisko, które dobrze wygląda, przynajmniej tak wygląda. Znaczy, są dwie warstwy tego znowu. Jest warstwa pasażerska i ona jest naprawdę fajna i jest warstwa lotnicza, czyli ta, gdzie jest pan w stanie operować pasy, drogi kołowania i ona też została rozbudowana do w
wielkości, która pozwala teraz myśleć o normalnym operowaniu z tego lotniska. Czyli mówi pan, że od strony merytorycznej jest to jak najbardziej dobry pomysł, dobry projekt, że potrzebujemy lotniska w Radomiu. Jest pan spokojny teraz o to, jak to lotnisko będzie się rozwijało, że nie popadnie w takie problemy, jak padło za pierwszym razem. No na razie te informacje mówią tam bodaj o 12 transferach tygodniowo. Także o tym, że akurat tak, informacja bodaj wczoraj czy przedwczoraj o tym, że loty do Tunezji zostały tam na ten moment odwołane. Tak. Więc no być może to jest tak, że teraz, gdy mówimy o lotnisku w Radomiu, to te złe informacje się bardziej przebijają. Ale czy pan jest spokojny o to, że tym razem tam wszystko pójdzie dobrze? To znaczy, że to lotnisko będzie rzeczywiście od strony ekonomicznej poprzez swoją działalność się uzasadniało sens jego powstania? Znaczy, jestem spokojny z prostego powodu. Właściciel jest bardzo bogaty. Właścicielem są polskie porty lotnicze, które są właścicielem Chopina, które są współwłaścicielem wielu lotnisk regionalnych i które, dlatego ta nazwa Warszawa-Radom, które przejęły całkowitą inwestycję i zarządzanie tym. Więc nawet jeśli lotnisko w Radomiu będzie deficytowe przez kilka lat, to nie mam najmniejszej wątpliwości, że... Trochę jak pan mówi, kojarzy mi się ze szpitalami w Polsce, że nigdy nie bankrutują. No nie bankrutują, bo mają bogatego właściciela. Natomiast wie pan, ja bym nie chciał być tutaj obrońcą tezy, że było bardzo potrzebne lotnisko w Radomiu. Ono po prostu już istniało, zostało to doinwestowane. I ja jestem zwolennikiem rozbudowy lotnisk i szczególnie lotnisk regionalnych, ale pod jednym z jednym uwarunkowaniem, którego niestety nie ma. Mianowicie lotniska między sobą nie konkurują. To konkurują linie lotnicze. A linie lotnicze oczekują czego? Dobrego i taniego serwisu. I teraz chodzi o to, żeby liniom lotniczym zaoferować jak najtańszą obsługę, a panu jako pasażerowi jak najfajniejsze warunki. I tu w tym momencie będzie to fajna oferta dla przewoźników, chociażby tych tak zwanych niskokosztowych, bo oni zawsze szukają jak najtańszej obsługi po to, żeby zaoferować jak najtańszy bilet. Przynajmniej tak mówią marketingowo. To kończąc powolutku temat tego lotniska, jakie są jego największe ograniczenia? To znaczy one wynikają po prostu z faktu, że umiejscowienie nie jest bardzo atrakcyjne, jeśli chodzi o... No bo jednak ludzie głównie po prostu... Ci, którzy mieszkają w tych okolicach, raczej latają jak z Warszawy. Rozumiem, że to w ogóle nie jest to do zasady bardzo łatwy komercyjny projekt, nie? To nie jest łatwy komercyjny projekt, bo w ogóle lotniska, lotniska nie są łatwe komercyjnie, kiedy się je otwiera, bo trzeba ten ruch ściągnąć. Kiedy już jest, no to są de facto bardzo rentowne monopole. Ja bym powiedział, że największym problemem lotniska w Radomiu jest, podobnie jak lotniska w Modlinie, to jest skomunikowanie z Warszawą, czy z dużymi centrami, z dużymi miastami, dlatego że my jesteśmy jako Polska chyba takim królem wykluczenia transportowego i de facto, jeśli pan nie ma swojego samochodu, no to nie ma pan porządnej, dobrej, szybkiej i taniej alternatywy, żeby dojechać. Oczywiście samochodem dojedzie pan bardzo komfortowo i zaparkuje i w Modlinie, i w Radomiu, ale ja bardzo liczę na to, że będzie tam rozwój kolei, że będzie rozwój może jakichś systemów tanich busów, ale myślę, że kolej, tylko nie taka kolej też jak nasza Chopina, gdzie jest ta stacja czołowa i de facto nie ma przepływu ruchu, tylko dobrze zrobiona kolej byłaby naprawdę bardzo, bardzo wskazana. Mam jeszcze spokojnie kilka minut na rozmowę, a bardzo chciałem też od razu zapytać w takim razie, bo to się tak łączy, bo zaczął pan o wielkich inwestycjach. Tak. No to znowu, pan jest ekspertem. Proszę pana właśnie o to, żeby politykę odstawić na bok i proszę nam powiedzieć czysto od strony merytorycznej, jak to wygląda. Ale no nie ma bardziej propagandowego projektu w Polsce, przynajmniej tak przedstawianego jak CPK. Tak, Centralny tak. Port Komunikacyjny. Wszyscy się zgodzimy, że właściwie jest to taki element już nawet nie poszczególnych kampanii wyborczej, tylko mam wrażenie, że Prawo i Sprawiedliwość na tym buduje godność całego naszego kraju. To będzie gigantyczny port przesiadkowy, centralny port komunikacyjny, dzięki któremu odzyskamy pozycję na świecie, godność i tak dalej, i tak dalej. Na razie to, co wiemy, to, że bardzo dużo pieniędzy na to wydajemy, ale tego CPK nie ma. Marcin Horała, pan minister, ciągle mówi, że ta budowa się rozpocznie, ma się rozpocząć rzekomo w te wakacje. Jak pan w ogóle ocenia najpierw w ogóle sensowność budowania tak gigantycznego portu w Polsce? Znaczy, sensowność jest, tylko tam są, pozwolę sobie na dygresję o dwóch literkach, bo jest CPK, a kiedyś to było CPL. Więc centralny port lotniczy dla mnie jest absolutnie bezapelacyjnie potrzebny, ponieważ tak jak mówiłem przed chwilą,
Warszawa Chopin jest zatkana, Modlin jest dla mnie zatkany i teraz mamy Warszawę Radom, która okej, trochę pomoże, ale to w ogóle nie rozwiązuje problemu jednego dużego portu przesiadkowego, który był potrzebny już od wielu lat. Nie rozbuduje pan Chopina, już nie chce wchodzić we wszystkie polemiki, które się na ten temat odbywają. Z prostej przyczyny aglomeracja warszawska się rozwija, jest problem dojazdu, problem hałasu i nikt dzisiaj nie sprzeda mieszkańcom Warszawy idei, że nie martwcie się, my tylko dobudujemy pas, jeszcze dwa terminale i będziemy tu latać w nocy. To jest po prostu politycznie nie do zrealizowania. Strasznie żałuję znowu, że ten cały lukier propagandowy kompletnie przykrył sensowność tego. Oczywiście ja bym nie mówił o żadnym wstawaniu z kolan, nie wiem, czy bym robił szprychy, raczej bym policentrycznie, nie monocentrycznie, czyli po prostu tak jak, żebym nie koncentrowałbym wszystkiego na Warszawie, bo my nie jesteśmy tego typu krajem jak Francja, która, gdzie całe ciągi komunikacyjne się zbiegają w stronę Paryża, więc nie jestem zwolennikiem aż takich rozwiązań kolejowych, nie wiem dlaczego PLK, czyli spółka powołana do budowy kolei, tego nie udaje. Jest masę różnych pytań. Natomiast uważam, że jest to potrzebne. Wie pan, żeby znowu może odsiać warstwę polityczną. Takie projekty trwają długo. Przygotowuje się je długo. Kosztują dużo, ale są bardzo rentowne. Szczególnie z punktu widzenia prywatnych inwestorów. Więc jest masę ludzi, którzy są zainteresowani włożeniem w to pieniędzy, bo ma pan de facto gwarantowany zwrot. I fajnie by było jakby, wie pan, do wyborów to będzie Mierzeja, prawda, będą sukcesy, więc zostawmy to, tak? To będzie, ten lukier polityczno-propagandowy będzie lany na to. To proszę na pytanie, co po wyborach? Uspokoić, bo mam wrażenie, że część społeczeństwa ma takie obawy. Myślę, że duża część społeczeństwa, gdy czyta na temat CPK, a zwłaszcza te informacje, że kolejni ludzie zarobili, ale ciągle właściwie nic nie rusza. Czy może pan uspokoić naszych widzów, że ten projekt nie służy do tego, żeby grupka cwaniaków wyciągnęła jakieś pieniądze, zaczęła budować elementy tej całej inwestycji, która suma summarum kiedyś się dowiemy, że jednak nie powstała? No tego nie mogę panu powiedzieć, bo to by oznaczało, że mam jakiś wgląd w dokumenty, a ja po prostu uważam, że jednym z problemów jest komunikowanie i transparentność przy tym projekcie, bo narosło tyle takich negatywnych emocji, że bardzo ciężko jest go dzisiaj bronić. To zostawiam, wie pan, różnym organom. Niech sprawdzają, czy tam była grupka cwaniaków, czy nie. Ja staram się jako człowiek z tej branży być wyważony i po prostu nie wrzucać wszystkich do jednego kotła, bo znam parę osób, które tam pracują i które mówią sensowne rzeczy. No ale potem jak wychodzi polityk i to zaleje lukrem, no to mamy kłopot. To jest jak jest. Sebastian Mikosz, były prezes LOT-u, był z nami. Bardzo serdecznie dziękuję za tę merytoryczną dyskusję. Mam nadzieję, że udało nam się chociaż częściowo tę propagandę, politykę gdzieś tam odstawić na bok i porozmawiać o tym, że generalnie te projekty są potrzebne, tylko może fajnie, gdyby politycy mniej się mieszali, zwłaszcza ale przy nadchodzącej kampanii spodziewałbym się, że będzie na odwrót. Będzie oczywiście. Na odwrót. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w naszym programie. Dziękujemy serdecznie, życzymy dobrego dnia.